Tworząc ten film, kierowaliśmy się chęcią zaprezentowania naszego klubu. Mamy tylko to, co zarejestrowały obiektywy. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. Najwspanialsze chwile i tak pozostaną w pamięci. Deresz. Miejsce, gdzie wydarzyło się wiele. Przewinęło się wiele charakterów, koni i ludzi. Powstało wiele znajomości, przyjaźni, a nawet rodzin. Z oddolnej inicjatywy, chęci stworzenia wspólnie czegoś wyjątkowego, powstał mały klub. Nasza codzienność to jazdy, podczas których każdy podnosi swoje umiejętności. Wielu z nas pierwsze kroki jeździeckie stawiało właśnie tu. Uczymy się od siebie wzajemnie, wstawania po upadkach, bądź też radości nawet z małych sukcesów. Najważniejsze są dla nas konie. To wokół nich kręci się życie. Poza pracą i wieloma obowiązkami, to przede wszystkim przyjemność płynąca z obcowania z koniem. Życie klubu zmienia się, gdy nadchodzą wakacje. Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym na początku Wam podać bardzo ważną rzecz. To jest obóz jeździecki, a nie kolonie. Proszę Was o zachowanie bezpieczeństwa, zachowanie stosunków międzyludzkich bardzo dobrych, żebyśmy się czuli w tym momencie jak jedna wielka rodzina. To zupełnie inny świat, barwny i gwarny. Pełną parą rusza kuchnia, ożywia się świetlica. Dworek wypełnia się zabawami, ale także nauką. Ustawiamy się szwadronami, proszę! Bo jeździectwo to nie tylko sprawność, to także wiedza. Są sukcesy i porażki, cała masa wspomnień. Nie wyobrażamy sobie jesieni bez Hubertusa. Dla jednych to zabawa czy też spełnienie marzeń, rywalizacja dla niektórych, ale dla wszystkich elegancja i tradycja. Dobra, chyba prezes zaliczy, co? Patrzymy, a tutaj pod płotem krada się lisisko. No, on nie wie, że dziś na niego polowanie. No i serdecznie Państwa powitać na imprezie, która nazywa się Bieg Myśliwski, Hubertus. Za te zaproszenia chciałem serdecznie podziękować. Pojedziemy na łów, towarzyszu mój. Thank you.
A my jedziemy właśnie na prom. Zgłaszam klub jeździecki Zderesz z Nowego Toru koło Korowowa. 59. rocznicy szarży planów pod projektami. Choć uczestniczyliśmy w obchodach bitwy pod Korojantami w różny sposób, to zawsze z szacunkiem i pokorą. Wieniec składa klub jeździecki Deresz z Nowego Dworu koło Koronowa. Ktoś stworzy, inny niech pielęgnuje. I to nam się udaje. Rajd konny do Głuszy imienia Wojtka Kujata to okazja, która pozwala rozkoszować się zapachami wiosny, ale przede wszystkim wolnością i końmi. To dzięki Wojtkowi wiemy, jak się dba o zdrowie konia. Tak jest. Uczestnicy baletów. I choć śnieżna zima nie zdarza się co roku, to dowodem naszej przyjaźni i rodzinnej atmosfery są coroczne spotkania opłatkowe. Na te życzenia czeka się cały rok. Jest miejsce dla każdego. Zawsze. Klubowej codzienności kolorytu nadają wydarzenia specjalne. Jedziemy na polowanie. Trzy bryczki idą. Tak dawno jak człowiek wsiadł na konia, to w pierwszym rzędzie próbował dogonić zwierzynę, to znaczy zapolować. W związku z tym jeździectwo i eksploatacja, czy użytkowanie koni było ściśle związane z myślistwem, z polowaniem.
Jako wyraz uznania dla naszej działalności traktujemy zaproszenia do różnej współpracy. Coś, co czasem wydaje się trudne, przy dobrej logistyce może okazać się całkiem ciekawe. I czasem sami bywamy zaskoczeni, że można. A to cieszy podwójnie. Jest to tradycja, że jeźdźcy, ludzie związani z końmi, włączają się w świętowanie tej rocznicy. Mówimy krótko, musimy spłacić odsetki od długu zaciągniętego przez wobec osób, ludzi, którzy wywalczyli nam niepodległość. Zebrało się grono 22 chłopa, dorosłych mężczyzn, co nie było wcale łatwe. Są wśród nas ludzie wszystkich zawodów. Jedziemy kolejny raz. Ostatni raz jechaliśmy 5 lat temu na okrągłą rocznicę 75-lecia. Już się teraz przygotowujemy do 100-lecia odzyskania niepodległości. Konie są przygotowywane, uprzedzane je. Jest to jedna z ważniejszych uroczystości organizowanych przez klub, obok tradycyjnego hubertusa kończącego sezon myśliwski. Ułani z Deresza już od 26 lat biorą udział w obchodach dzisiejszego święta, asystując w czasie przemarszu i składania wiązanek. Dziś nasza obecność ma szerszy wymiar. Do ułanów dołączą piękne damy w historycznych strojach, by na rynku odegrać ostatnią scenę z filmu Pan Tadeusz. Święto Niepodległości to nie tylko mundur czy sukienka. To określony rodzaj moralności i szacunku do tradycji. 11 listopada odczuwamy to szczególnie. W dobrym towarzystwie zabawa zawsze jest udana. Potrafimy się bawić i żartować z jeździecką postawą, słowiańską duszą i ułańską fantazją. Lenka jest jeźdźcą, który ma lat 9. Kolega Sławek ma 9 plus wat. Zaprezentuję Państwu... To też nie za długo, nie? Nie pokaz, nie przejazd, nie turniej. Pokażę Państwu miłość. Miłość do konia, pasję przede wszystkim. Jaką pasją można zarazić 9-latka tak naprawdę. Pan prezes Michał Adamkiewicz odczyta pewien poemat, który napisali rodzice Lenki. Nade wszystko zawsze wspieraj. Gdy dostrzegasz szansę, drzwi do sukcesu otwieraj. A teraz patrz na tych dwoje, których wspólny trening przybiera rozwoje. I choć nie zatańczą jeszcze kadryla, pokażą wam, jak miłość do koni się nasila. Jak ważne jest to, że gdy upadniesz, jest ktoś, kto nad tobą się pochyla. To właśnie te wartości, które na co dzień dźwigamy, dziś w hołdzie, a także u waszych stóp je składamy.